Hej, z tej strony Tekilka, witam Was wszystkich w kolejnej recenzji mangi od Akumy. Jest to manga Na Zawsze Razem. Manga jest zbiorem opowiadań autorstwa Hinasaki Yo. Są one dość delikatne, pozbawione fetyszy czy przemocy, więc myślę, że spokojnie mogą po nią sięgnąć również te bardziej wrażliwe, powiedzmy, osoby. Mamy tutaj m.in. historię Yuto, który zakochuje się w pewnej tajemniczej dziewczynie, która okazuje się nie być zwykłym człowiekiem. Mamy też typowego Kuyona, który musi pomóc nauce wyjątkowo odpornej na naukę Galce, czy też wariacje na temat Alicji w Krainie Czarów. Mamy do czynienia również z trójkątem miłosnym pomiędzy pewnym mężczyzną, jego narzeczoną, a ich pokojówką, a jak ktoś lubi historię z bardziej dojrzałymi bohaterami, romans mężczyzny z jego sąsiadką. Z wszystkich historii mi najbardziej podobała się ta w sobie posiadłości, czyli historia Yuto i Chigusy. Była ona podzielona na dwie części i oprócz zwykłego hentaju miała w sobie faktyczną fabułę i coś więcej się w niej działo, a nie tylko był pokazany stosunek. A sam aspekt tego, że Chigusa oraz jej rodzina nie są zwykłymi ludźmi, dodawał do niej taką szczyptę mroczności i tajemnicy. Do tego Chigusa jest tak śliczna i urocza, że nie mogłam się oderwać od kadrów, w których się pojawiała. Inna historia, która bardzo mi przypadła do gustu, była to zboczona wersja Alicji w Krainie Czarów. Była bardzo nietypowa i odważna, a zarazem prześmiewcza. Ogólnie uwielbiam, kiedy jest połączenie hentaja ze światem fantasy i pojawiają się nietypowe postacie czy sceneria. Do tego pani Królik, która nawet wiadomo o jakich scenach, mówiła, że szybko, bo się spuści na herbatkę. No, ja się uśmiechnęłam czytając to. Jeżeli chodzi o samo wydanie, to zaskoczyła mnie w mandze ilość kolorowych stron. Wydawnictwa Akuma mówią, że jest ich dużo, ale nie spodziewałam się, że oprócz tych przykładowych paru stron, których tutaj było naprawdę dużo, kolorowych, to natknę się na jeszcze parę w środku mangi. Jeżeli chodzi o anatomię oraz przedstawienie postaci, to muszę powiedzieć, że autor wykonał kawał dobrej roboty. Z kwestii, na które ja szczególnie zwracam uwagę, to jest różnorodność ciał, to jeżeli chodzi o kobiety, mamy różne budowy ciała, małe i duże piersi. Niektóre według mnie były za duże, ale no, typowy hentai. Różną długość i kolor włosów, a nawet dziewczynkę Gal z opaloną karnacją. Natomiast jeżeli chodzi o panów... No cóż, wszyscy wyglądają tak samo, różnią się może tylko tym, że raz czy dwa któryś założy okulary. Wkurza mnie to, że tak często w hentajach zwraca się uwagę tylko na to, żeby to kobiety były różne i miały różne proporcje ciała, a facet w sumie może być ten sam. Ale był to chyba tylko jedyny taki mankament, na który ja zwróciłam uwagę, który jakoś tak szczególnie mi przeszkadzał. Poza tym manga naprawdę przyjemnie mi się czytało. W niektórych momentach, zwłaszcza w pierwszej kolorowej stronie, no to mamy tylko stosunek, nie ma fabuły żadnej praktycznie. Natomiast w innych historiach jest tak, że na początku jest fabuła i dopiero potem jest ten element tego hentaja, tego stosunku pokazanego. I przeważnie potem jest jeszcze parę stron historii. No tutaj wyjątkiem jest historia Chigusy i Yuto, która jest właśnie tą dłuższą historią, która jest bardziej rozbudowana, podzielona jakby na dwie inne historie. Podsumowując, manga mi się bardzo podobała, przyjemnie mi się ją czytało i w sumie przeczytałam ją na raz. Nie ma tam jakiejś zaplątanej fabuły, więc o to nie musicie się martwić, aż może niektórzy chcieliby, hentai jest bardziej rozbudowana fabułą, też bym chciała taki zobaczyć. No cóż, dajcie znać, czy czytacie, czy zamierzacie czytać. I czekam na kolejne mangi od wydawnictwa Akuma, zwłaszcza, że mają wydać dwa w stylu fantasy, a jak mnie znacie, to wiecie, że ja fantasy uwielbiam. Także cóż, trzymajcie się i pa pa!